Boss i tamten quest z prowadzeniem tego księciunia. Nas słychać. Znaczy nie, ciebie było słychać, mnie nie było słychać. Tak. Dobra, to siemanko, witam bardzo serdecznie, już bez zbędnego przedłużania, bo i tak już gramy z Pawem. Znaczy Paw dopiero Cześć, teraz Jacek. gdzieś tu... O, już się pojawił, dobrze. Tak, już jestem obok ciebie. Dobra. To czekaj, to ja skakuję na mounta i lecimy. Mówisz, bossa będziemy jakiegoś bić teraz, tak? Pamiętasz tego kolesia, którego zabiliśmy ze 3 razy? No, był taki. Tutaj na tej wieżyczce? No, to teraz go masz już zabić questowo. A, bo on uciekał wtedy, tak? Tak. I się znaczy, on dalej będzie uciekał, ale teraz masz już na to questa. Rozumiem. Plus masz na środku ekranu przycisk do wysłania swoich tych... Smoczków na pylony. To są takie większe wieżyczki i tymi smoczkami musisz... A, to jest to, co mnie tu biło teraz, tak? Czekaj, muszę stargetować? Tak. Muszę, nie wiem, czy muszę. Nie muszę. Nie, masz okrąg taki, jak użyjesz tej umiejętności. Jeszcze jest sceny. Sceny nie zmieniłeś, stary. Aha, dobra. Już, proszę. Scena jest. Ja już chcę grać po prostu. Niech to sobie tam leci. Okej. Okay. Jeszcze 2, tak? Są 3 łącznie. Nie, 4 są łącznie. Są 4 łącznie, każdy jest jakby po innej stronie. One ci się wyświetlają na mapce jako takie żółte kółka. A żebym ja cokolwiek rozumiał z tego, co tutaj się dzieje, to kursor w WoWie powinien być u mnie 3 razy większy, świecić się i teleportać na wszystkie strony. Bo ja go inaczej nie widzę, nie? On mi znika po prostu od razu z pola widzenia. Czekaj, tam jest jeszcze jeden. A ty to rób, bo ja już ich nie widzę. Wyślę sobie, jasne. I 4 tam, dobra. To będzie G. Dobra, musimy iść na górę i wpierdzielić temu kolesiowi po raz kolejny. I tym razem nie ucieknie. Ucieknie, ale to będzie takie... To będzie takie fabularna ucieczka. Dobra, spoko. Te smoczki nawet nic nie robią, one po prostu latają wokół. Tak, one... Będzie. Się znaczy, one czasem walczą. Dobra. Nie zdaje. I lecimy tu na górę, tak? Czy gdzie? Czy do środka? Nie, wróć tu do mnie. I znowu po prostu po schodach na górę tej wieży idziemy. Dobra. Ten uczuć, kiedy patrzysz, kiedy konsolowiec gra w grę na PC i czerpie z tego radość. Zobaczymy, na jak długo mnie przyciągnie. Jestem sam bardzo ciekaw, bo tak trochę się zmusiłem do tego WoWa, nie? Tak. Wciskasz przyciski od 1 do 5 i się dzieje dobrze. I się dzieje dobrze. To dobrze, to niech się dzieje dobrze. Z tego, co zrozumiałem z pokracznej polszczyzny Aniziaka, to mnie słychać widzę. Lepiej niż ciebie. Widzę, nie wiem dlaczego. Mogę spróbować, w sensie, że głośniej może jesteś. No, możliwe. Bo lepiej to wątpię, bo kompresja... Wchodzę sobie tutaj, klikam i zjeżdżam cię do 85%. I powinno być już. Dokładnie, G. Dobra. Dobra, i tak musimy czekać, bo frajera teraz nie ma. Mhm. No możemy te wieżyczki porozwalać, nie? A nie, bo to już nie ma tego... Tak. Bonus objective'a. Masz tego bonus objective'a już skończyłeś. A to jeszcze raz kończy. Tak. Ja myślałem, że to tak jak wiesz, tam te inwazje, że to tak się będzie za jakiś czas ponawiać. Nie. Bonus objective'y albo tylko raz można zrobić na danej postaci, albo raz w tygodniu, ale wydaje mi się, że tylko raz na danej postaci. Minie. Dany bonus objective. A to tak czy siak fajne. Znaczy, on mógłby się pojawić. W WoWie pewnie i tak jest dużo weekly objectiveów, co jest? Tak, jest dużo weekly objectiveów. Wszystkie rajdy resetują się raz w tygodniu. Jest mnóstwo takich rzeczy w sumie. Cześć.
Słyszę to klikanie. Raz na jakiś czas takie pyk. Wiadomo, że Kamil użył jakiegoś skilla. Jedziemy. Dobra, on już stwierdza, że nie. Tyle byłoby mnie tutaj. Ja sobie pójdę. Cześć, Ksap, witam również. Czy mi nie dropi klatek? Nie, zgubione klatki zero, więc jeśli coś jest nie tak, to raczej po twojej stronie. Chyba, że hitbox, bo to też jest w sumie możliwe. Ach, dobra. Cześć! To ja już biegnę tam, gdzie ty będziesz, bo... Albo polecisz na smoku, polecę. Albo... No, ty lecisz na smoku, więc... Dobra, spoko. Nie poinstalowałem jeszcze tych addonów. Kompletnie zapomniałem. No jak no, poszliście na Raid Destiny. No. Prawie skończyliśmy. Prawie skończyliście. No bo tam się ekipa musiała 12 zwijać, a byliśmy już na chyba trzecim albo czwartym podejściu do Oryxa. Ale na trybie utrudnionym? Tak, daliśmy radę. Ale z challenge'em? Ale z challenge'em czy bez? Ale z challenge'em. Challenge jest na Golgolu i daliśmy radę bez problemu. Ale nie, challenge na Golgolu jest prosty. Jest najłatwiejszy chyba ze wszystkich, nie? Mhm. O, a ja w sumie po drodze mogę sobie zacząć zbierać kwiatki. Ej, właśnie, jeszcze nie mam w ogóle żadnych takich profesji wybranych. Jakoś tak... No, Boost może też ci profesje podrasować, ale jeśli się ich nauczyłeś i robiłeś... są jakby dwa rodzaje boostu. Jeden, jak levelujesz tą postać poniżej 60 do 100, to profesji wtedy nie rusza, a jak masz postać na 60 i ją boostujesz, to jest jakiś tam wzmocniony boost, który też ci podbije wtedy profesję do odpowiedniego poziomu. Mhm. Dobra. To jak będziemy gdzieś w lokacji, gdzie sobie mogę coś tam dobrać, to dawaj znać, okej? To dopiero jak wrócimy do Dalaranu. Dobra. Co my tu mamy? Smoczki nie są questowe. O, te zombiaczki łaknące magii są. Niczym i mniejszym smokom. Dobrze. O Jezu, 15? To nie jest dużo. No nie, jeszcze nie jest, zaraz tam podskoczyjcie to mogę, o ile będę ich widział. Spoko. Bo z tym może być różnie. Możesz nie widzieć, bo to jest tutaj jako inwazja jakaś, nie? Mhm, głównie z tego względu, że ja zrobiłem już tu questy. Mhm. O, nie widzę i nie wiem, czy w ogóle ciebie widzę. Aha, bo mam tytuł niezmieniony. A dziwne, bo teraz hitbox powinien sam nadpisywać tytuły, a już kiedyś zmieniałem. World of Warcraft Legion. Plus na pewno też jak wrócimy do Dalaranu, to będziesz musiał się przejść do swojego Class Order Hallu, żeby wzmocnić swoją broń. Bo prawdopodobnie, tak nawet widzę, że po twoim pasku, że masz tam punkt do rozdania dla twojej broni. A kolejny już mi się nie ładuje, rozumiem, tak? Ładuje ci się kolejny. Ładuje się, dobrze. Myślałem, że do czasu, aż wydam, nie będę mógł progresować. Można. To jest na szczęście przemyślane, że jak nie chcesz sobie przerywać questowania, to możesz przejść się i to... I dopiero później, tak? Czaju. Dobra, a muszę sprawdzić, bo może w przyszłym miesiącu za jedno zlecenie dostanę coś pieniądze i będę mógł sobie kupić keypad, aby nie mieć całej klawiatury do grania w WoWa. I to byłoby bardzo przydatne. Jak to wygląda? Co to jest? Jakbyś wyciął sobie klawiaturę od taba do na przykład G. Tylko tyle klawiszy. Aha, coś takiego. No czaję. Akurat do WoWa coś mega przydatnego. Spoko. Da się z tym jakoś tak semi-mobilnie grać? Rozsiąść na kanapie czy coś w tym stylu? Dałoby się pewnie, nie? Prawdopodobnie by się dało.
dobra. Jest ich tu 15 i co ja tu mam za złoty punkt? Co to jest? No w to wejść? Co mam tu zrobić? Czekaj, muszę sobie plecak zamknąć, bo nic nie ogarniam. Te złote punkty to prawdopodobnie musisz użyć itemu. Tylko, że to jest prawdopodobnie Razera, które są oczywiście cholernie drogie. No come on. Jak samo Logitechowe. Jak out of range, jestem na nim, dosłownie. Ty, no nie czaję. Aha, bo to chyba nie jest on. Jakiś mniejszy pewnie, bo to jest gdzieś tutaj. Czekaj. Gdzie to jest ten punkt? To jest to. Aha, dobra, już widzę, spoko. Nie ogarnąłem. Okej, okay, to dokładnie to co Fire pokazuje, plus myszka, to jest zestaw ten do PS4. Wiesz, który, nie? Zresztą nie wiem, czy się nim... Takim bym nie grał na PS4. Nie wiem zresztą, czy się nie zainteresować tym zestawikiem. Tak po prostu z czystej ciekawości, nie? Jak się tego używa. Sobie. No, dokładnie. Bo to wychodzi pod koniec listopada chyba. Czyli no już tak w sumie niedługo, nie? A to już czasem nie wyszło? Od dawna? To znaczy nowa wersja. A, nowa wersja wychodzi. Tak, bo o tamtej poprzedniej słyszałem trochę złych opinii. I wątpię, żeby mi się chciało. Czego się mi przykleili, kurde. Też w środowisku Destiny na polskich grupkach to bardzo mieszane uczucia wzbudza. Czemu można przestać parzyć? Niektórzy sobie chwalili i tak dalej, a to widziałem, no bo jestem w podatem w grupach Destiny Polska. No. Też ludki są oburzone, no bo jak to tak sobie ułatwić zabawę? Tak, że na mysce grać w Destiny. No. To bardzo łatwe celowanie, bla bla bla. No na pewno myślę, że ułatwia to celowanie. A ja myślę, że łatwiej i utrudnia naraz. No tak, bo jest przystosowane to też do... Czy one mogłyby się tutaj przestać spawnować w takim zastraszającym tempie? Nie. Bo ja nie mogę ich tak po prostu zostawić, jak widzę, że są i czekają na wpierdziel. To jest po prostu ponad moje możliwości. Odejść od tego miejsca. Odejdź, bo one mało jak spadają. No, ja widzę tylko na czacie każdego co zabitego przez ciebie. No. Bo dostaję informację, że dostałem 20 expa. Boże, nic tu znowu nie widzę, muszę sobie zasłonkę zasłonić. Dobra, leczymy pana. Jeszcze jeden gdzieś tu powinien być. Jest jeden mały i trzy duże. I za chwilę w sumie powinniśmy się widzieć. Dobra. Skończysz te questy. Jak mi się przynajmniej już mi się tam świeci w jaskini chyba. No proszę się odwalić, Sony! Powaliło ich tu? Kurwa, jeszcze jeden. Gdzie są kwiatki? No dobra, w sumie, jak cię jeszcze nie widzę, to mogę na chwilę skoczyć do Dalaranu, żeby oddać jednego questa. Tak na mega szybciochu. Spoko, śmiało. Nie krępuj się.
Akurat myślę, że jak ty skończysz questy, to zdążę wrócić. Ja co, oni są upierdliwi, ja walę. No cóż, są wygłodniali na magię. No i co, ja im pomogę? Korzysta z magii. Czekaj, bo nie w tą stronę idę. Gdzie to jest, tej jaskini? Chyba tak. Czasem trzeba użyć więcej niż raz quest itemu na tym smoku. A faktycznie, bo ja go nie uzdrowiłem. O, nie ogarnąwszy. Dobra. Bismayer, jakiego maila? Ja się pytam, jakiego maila, bo ty wczoraj już o nim mówiłeś, a nie za bardzo wiem, o co ci chodziło. Myślałem, że mówisz coś o Battlefieldzie. Masz maila w grze. Aha, o Jezu. Musisz pójść do skrzynki pocztowej i go odebrać. Nie muszę, mogę. Możesz. Co się dzieje? No smoki robią delikatny porządek. Prawdopodobnie. Dobra. Zapisywałem. Nie wiem, jakoś ten Battlefield ni mnie grzeje, ni ziembi. Taki jestem jakoś obojętny wobec tej gry. Wygląda ładnie i tyle. No ja podobnie. Znaczy, podejrzewam, że pogram, nie? No bo tak z ciekawości... Jak tam się wchodzi? Do jaskini za jeziorkiem w prawo. No właśnie nie, bo chciałem iść, wiesz, z innej strony na górę, ale widzę, że tędy będzie łatwiej. Za jeziorkiem w prawo, no tak jak mówisz. Bo idziesz do jaskini, a nie do tego. No. Znaczy, my jesteśmy dalej w... Ty gdzie? Z drugiej strony? Ja nie ogarniam jeszcze tej skali minimapki. A tu jest, dobra, siedzi. W wodzie. A, jesteś przy tym kłaście. Ćpie magię. Battlefield 1 Pre-order. Wiem, że zestaw z Season Passem to jest coś ponad 400 zł. Chyba kogoś pogięło. No. Kogoś pogięło. Tyle to za koneksjonerki się płaci. Ultimate Pack. Czyli Ultimate Pack, jeśli ja dobrze rozumiem, to jest właśnie wersja z Season Passem, tak? Jeśli tak jest, to ich pogięło. Tyle to się płaci za kolekcjonerki ładne. O, chodź pan, Paw, będziemy dużego stworka, z tego co mówiłem wcześniej. Proszę mi tu zostawić mojego smoczka, kolegę. A to ja ci nie pomogę. A, to... Ja postoję, bo jestem w innej fazie. Poczekaj, to sobie nabiję tego. Dobra, mam. Dobry damage. Kolekcjonerka Mafii 3 kosztuje około 600 zł, ale są dwa winyle. No właśnie, są dwa winyle. A tu jeszcze coś jest, ojejku, siema. No, wyskakuje ten koleś, którego wcześniej biliśmy. Dobra, to tak robię i tak robię i... I tak robię i tak. O, widzę cię. Kostusz. Znaczy wiecie, też trzeba pamiętać, że to jest mimo wszystko rzecz taka, która powinna być tańsza niż normalnie, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje.
że to jest taki ukłon w stronę fanów jakiejś serii, a nie kolejna... Znaczy, kiedyś kolekcjonerki mi się wydaje, że były próbą po prostu ukłonienia się przed takimi najbardziej wiernymi fanami serii, a tak. chyba coraz bardziej to idzie po prostu w kolejną próbę zarobienia na nich, nie? Co to jest? Panie Paw, co ja właśnie dostaję? Bo to jest Azurwing Gale i Gale of the Blues. To są rzeczy, które wkładasz do artefaktu. A, dobra. A to ja musiałbym wiedzieć, co... Powiesz mi, co to... i statystyki twoich artefaktów, plus jak masz to drzewko talentów, dają ci, póki one są w tej broni, dają ci te punkty do jakiegoś talentu z tej broni. Okay. Żeby je założyć, wchodzisz w ekwipunek, shift, right click na no daną mam, broń. Już przeciągnąłem. No, i przeciągasz. Okej, okay, dobra. Kminiam. Jej, 100 punktów do artefaktu. Fajnie, no bo faktycznie skończyliśmy chyba teraz taki bardzo ważny tak. Fabularnie, nie? Tak, to była duża część kampanii. Ale co, kończę sobie tą mapkę dalej, nie? Bo jeszcze mam cały dół do zrobienia. No tak, masz to na dole, gdzie jest też bardzo ważna część. To z tym księciem okazuje się, że jest bardzo ważne. Dobrze. To najpierw The Walk of Shame, Escort Prince Farondis. To był ten, co... Aha! Hero, what are you waiting for? Tak? To jest ten koleś? Tak, tak, to jest ten koleś. Okazuje się, że jest cholernie ważny. Dobra, czekaj, bo ja przy sobie powinienem mieć tego typa. To lecimy, nie? No tak, możemy lecieć. Dobrze. Czy tam jest jakiś flypath do tego? Niezbyt. No jest tam bliżej niż dalej. Jest ten... Illidalistant. No, będzie lepiej stamtąd. Ja i tak tam potrzebuję skoczyć. Mam jakiś quest do oddania, nie wiem czemu. Kiedyś były big boxy, a nie kolekcjonerki. A i owszem, były. No nie, w big boxach to większość gier była po prostu wydawana w big boxach. No tak, no bo fajnie wyglądały na półkach sklepowych i wtedy gry jeszcze były takim, wiesz, dobrem, luksusowym. Było bardzo niszowe i też były niszowe. Gry często stały przy półkach z zabawkami, więc... Aby jakoś zwrócić uwagę. Gdzie ty idziesz? Nie wiem, tutaj mam jakiegoś questa do oddania. Aha, to dobra, to idź sobie oddaj, bo ja tam nic nie mam. A, bo to jest... Coś innego ci tam kończy? Nie, to jest dla mnie quest za ten, za robienie profesji. Aha, czaję. I muszę tu powybijać po prostu parę demonów. No to jest to może już po Prince'a pójdę, co? Tak, tak, tyle sobie po Prince'a tam i tak dalej, ja przyjdę ci na tą najcięższą część, na pewno zdążę. Dobra, spoko. A potem pójdziemy na twoją pierwszą instancję. Jej! Czego mam się spodziewać? Dużych kolesi, którzy będą mieli dużo HP. Okej. Okay. Brzmi jak plan. Bo teraz w Legionie zrobili coś takiego, żeby kategorycznie jakby zakończyć kampanię danej krainy, trzeba zrobić odpowiednią dla tej krainy instancję, gdzie dostajesz jakiś tam przedmiot. Okej, okay, fajnie. Tak zwany pilar stworzenia, które będą potrzebne bohaterom tak. Na zero do zamknięcia portali. Są Legion. Cztery takie, nie? 6. Jest ich 6. Po jednym na każdą krainę. Póki co są 4. Póki co 4 są do zdobycia. Ten pan książuniu jest cholernym koksem. No właśnie, to chce coś zacząć działać, a on rzuca jakieś fireballe z nieba i wszystko ginie po prostu w chwilkę.
Gdzie on uciekł, ej? Kiedy panie czaje, poszedł sobie. Jakiś taki niekontaktowy jest. No i teraz biegnie sam przed ciebie. A jakbyś dostał zaproszenie do czegoś takiego jak bottom text, to przyjmij, bo to są nasi. Dobrze. No dostałem. A co no, to znaczy jest... nasi? Czemu tam to ten jest frajer znowu uciekł? To jest gildia Drognana, Turbowina i tak dalej. O Jezu, i ty mi kazałeś tam wejść. No. Paszczy lwa mnie wrzuciłeś. I cannot do this on my own, stay with me. No byłem z tobą, Gamoniu. Za każdym razem jak widzi przeciwnika, to się cofa do punktu jakiegoś tam konkretnego. Chodź, idziemy. Może nie mam wojować po prostu. Możliwe, plus słyszałem, że tu czasem lubi się zbagować. No właśnie. Sam nigdy nie zobaczyłem, żeby to się bagowało, ale... Ja po prostu nie będę nic bił, a on zabije wszystko za mnie i wtedy pójdziemy do przodu. O Jezu, gdzie oni mi każą latać w tych questach? Co za w ogóle cwaniaczek? Miał kałużę do przejścia, to się przeteleportował na drugą tak. stronę. Tak, to jest najzabawniejsze, co on robi. Nie, to woda, to mój wróg. Blink. Dobra, dotarliśmy gdzieś tam do jakiejś akademii. The Walk of Shame. Complete. I w tej akademii są bardzo zabawne questy. The Center of Magical Studies in all of Azeroth. It is through good luck on your quest for the Tidestone Hero. I dare not enter that academy, but I swear I will aid you in whatever way I can. Ja w tych questach ci znowu nie będę mógł pomóc, ale dlatego porobię sobie to z profesji. Spoko. Jak coś będę podpowiadał. Szczególnie, że prawdopodobnie może cię zaskoczyć jeden quest. Dobra, to bez spoilerów. To zobaczymy, co się stanie. Bez spoilerów. Czy oni właśnie biją latającą książkę? Tak. Okej. Okay. Ze wszystkich rzeczy, jakie można robić ze swoim życiem, oni wybrali jedną z ciekawszych, no. Ej, ale pamiętaj, że oni nie żyją. To są duchy. No, tym bardziej. Ze swoim życiem po życiu. Dobra, to wy sobie książkę, wam nie przeszkadzam. Gdzie to jest, pan Paw? Tutaj, dobra, widzę, jest zejście. A właśnie, jak nie chcesz mieć tych latających kulek wokół siebie, co polecam ci się pozbyć, bo to jest bardzo gówniana rzecz. No i tak, pytałem się o to ciebie wczoraj, nie? Czy się da? Bo tak, teraz już wiem, co to jest. No. Jak w ekwipunku powinieneś mieć coś takiego, co się nazywa Tome of the Tranquil Mind. No, pierwsze co najechałem, mam, owszem. Użyj tego. Użyłem. I teraz, jak wejdziesz pod N, masz talenty. Weź mi pokaż te talenty, tak żebym je zobaczył na streamie. Pod N? Pod N, tak. No. Tak, hit combo. I na setnym levelu... No. I na setnym levelu ustaw sobie Serenity. I nie będziesz miał tych upierdliwych kółek. Ale mam też inne talenty. Tak, tak, no masz inne talenty. Ale dobra, jakie by nie były, nie ma kulek, jest wygrana. Także dobrze, dziękuję. Serenity polega na tym, że to jest... Zwiększa ci damage, a hit combo, jeśli nie powtarzasz skilli, to masz zwiększony damage. Co to za półeczka? Czemu jest dziwna? Ja sobie chyba przeczytam drugą questa. Hatrobes, Wand and Spellbook. Aha, ojejku, będę WoWowym Harrym Potterem? Tak, będziesz WoWowym Harrym Potterem dosłownie. No stop right here, look at you. You look like you just walked in off the street.
Mam różdżkę, jest G. Najlepszy jest sposób, jak się zdobywa szaty. Polecam, okay. 12 na 10. O Jezu, ze śpiącego? Tak. Okradnę studenta? Okradnie śpiącego studenta. Student studentowi studentem będzie? Dobra, no jeszcze muszę czapkę gdzieś znaleźć. Czapkę na środku, z tego co widzę. W wodzie pewnie. I tam obok siebie, obok tego studenta miałeś skrzyneczkę ze skarbem. Okej, okay. Nie widziałem, zaraz zobaczę. Gdzie ta czapa? Nie, czapa jest wyżej, już teraz mi się pokazała na minimapie. W przejściu gdzieś tutaj. A mówisz koło śpiącego, to już go szukam jeszcze raz. Jak patrzysz na śpiącego na wprost, no. Jest ten koleś, to po prawej stronie na w takich jakby ruinkach. Jest, mam faktycznie. Jej, co my tu dostaliśmy? A dostaliśmy pampaw. Szaty, tak. Gdzie mi jedna rzecz poleciała, bo nie widzę. Dobra, może mi się wydawało, potem sobie przejrzę przedmioty. Ty się baw Harry'ego Pottera, a ja niestety muszę być masowym mordercą. Mam zdobyć 10 przedmiotów, które w ogóle nie chcą dropić z mobów. Każdy ma taką bajkę, na jaką zasłużył. No, ej, wiesz, ja mam tak... Dzień i miesiąc urodzenia mam taki sam jak Hitler, więc w sumie się zgadza. No zostaw mi tą czapkę! Co za menda, tu jest taka studentka, co mi cały czas zabiera czapkę, to prawda? Dobrze to widziałem, czy nie? Pan Paw. Czekaj. O, znowu. Leży, znowu. Ona cały czas podchodziła i ją podnosiła, dobra, już mam, już wszystko mam. Jestem studentem, jestem freshmanem teraz. Od razu mam to założone chyba na siebie, nie? Tak, od razu mam to na siebie założone. Powinno się założyć. Boże, faktycznie wyglądam jak jakiś czarodziej zrąbisty z tą swoją brodą i posturą. Spoko, podoba mi się to. To jeszcze musisz zniszczyć latające książki tamte u góry. Się sztuk zrobi. 3. Complete quest, proszę. Turu! Trzy tomy mam. Unicestwić. Czemu się tu nic nie robi? Jak nic się nie robi? W sensie, mam przed sobą cel, mam stargetowany, wybieram skilla i pokazuje, że target needs to be in front of you. Możesz być po prostu minimalnie za blisko. Nie, ta książka jest za tobą, po prostu tak miałeś kamerę ustawioną. Żartujesz. Aha, bo on jest tak wysoko, Jezus Maria, faktycznie. Dobra, ja mówię, co tu się odwala? Ja myślałem, że tak sobie, wiesz, lewituje leciutko nad ziemią. Nie. Te książki są wysoko. Dobra. Jak tam zdróweczko? Nie najgorzej, chociaż bywało również lepiej. Jestem po takim... Dalej ząb? Znaczy ząb już, wiesz, nie. Ząb już mi się cofnął, jest wszystko spoko. W sensie już mi się nie wyżyna ósemka. Ale mam po prostu, wiesz, wymęczone dziąsło przez to wszystko, nie? I no tak. Jak za dużo gadam, muszę uważać. Nie, próbuję nadal nie zamykać tej szczęki, bo jak mi się obciera to dziąsło, to po prostu wtedy boli. Dobra. Cześć. Dobra. To mi jeszcze oddane. Ta szkoła na tym polega, że te duchy sobie tutaj siedzą przez całą wieczność i biją latające tomy? Możliwe. No tak to wygląda chyba.
To i użyty. No lol. Miałem fajnie. Miałem lepszą zbroję, nawet nie wiedziałem. Dostałem gdzieś czegoś i nie zauważyłem. Dobrze. Czekaj sekundeczkę, muszę odebrać telefon. No. To tym zzywa. Malot, i co jeszcze? Dobrze, jestem. Rodzice zadzwonili zapytać, co tam u synka, no to w trakcie streama mogłem odebrać. Co my tu mamy? A tutaj wiesz, już podejrzewają, że wisisz mi 5 patoli do jutra. Widziałem tylko o Zordonie komentarz. Dobra, jestem w jakiejś części wewnętrznej, pani Puff, i mam tu do zrobienia... One target. Mam coś targetować moją różdżką? Aha, mam te nie. Tu. A, te tutaj. Masz strzelać. Ale. A tym tu, dobra, tu mi się pokazało. I nie targetujesz, tylko musisz użyć skilla. Ha, po prostu. Trafiłem. No, taka porada. No, najlepiej. No. Podbiec do nich i wtedy używać tego przycisku. Nie, ja mam po prostu snajpy wokół linijkę, jest dobrze. Gdzie są kolejny? Tam jest kolejny. Trafimy go stąd. Patrz, zrobimy... Tu się zrobił kolejny. Tutaj robię podskok 360 no scope i strzelam. Kurde, nie trafiłem. Kto by się spodziewał? Tam je but, poszło, trafiło. Tam je but, poszło, trafiło. Okej, okay, to jest słaby quest, panie Puff. No, jest średni. Starali się zbyt mocno. Kolejny jest. Kolejne dwa są fajne. Dobra, tu jest. Jeszcze te duchy mi się tu kręcą, mnie wkurzają tylko. Jeden jest tutaj. Jeden jest tutaj. Dobra, 10, 10, 10, oddajemy. Co, zaraz będę miał eliksiry ze snajpem? Nie.
Ale nie wiem, czy grałeś kiedyś w pierwszą część Harry'ego Pottera grę? Chyba tak. Chyba grałem. A tam była pewna minigra w rysowanie czarów. O Jezu, nawet chyba pamiętam. A tam nie mogę przejść. Dobra, muszę jakieś książki mu znaleźć. Gdzieś tutaj. Śmie. Okej, jest jedna. Co imersja? Imersja w związku z czym, ja się pytam. Przeszłość, widzę przeszłość. Bije mnie przeszłość, pierwsza przeszłość mnie bije. Gdzie on mnie wysłał? Nie jest. Stary, to nie jest przeszłość. To jest teraźniejszość? To jest alternatywny wymiar? Nie, to jest bajka. Aha, jeszcze lepiej. To bajka mnie bije. Dobra, wybudziłem się z bajki. No i Melsy z twoją nauką, szkoda. No, w sumie to jest prawdziwe. Mam drugą książkę. A co to oznacza? Druga opowieść. I tak, w drugiej mam nadzieję, że dostaję same fajne przedmioty. Same fajne prezenty w drugiej bajce muszą być. Nie, wielki ogr, oczywiście. Dzięki, pan Blizzard. Dobra, trzeba mi tutaj troszkę mocniej przywalić, widzę. Zamiast tego. Dobra, trudno. Użyj sobie Serenity, to zwiększy ci to bardzo mocno damage. Masz mniejszy cooldown na wszystkich umiejętnościach, więc po prostu spamujesz. O, fajne. Chociaż nie wiem, czy duszki nie były sympatyczniejsze. Ale te duszki to były te kulki też. A, no to nie szanuję. To faktycznie wolę bez. I trzecia książka. W trzeciej bajce na pewno dostanę księżniczkę. I połowę zamku. Co zwykle strzeże księżniczek i zamków? No, oczywiście. O Jezu, to jeszcze w ogóle nic nie tłucze, nie? Spoko, ty się bawisz bajkę, ja się muszę napierniczać z demonami, więc masz lepiej. Co kto lubi? Co ty tam w ogóle grindujesz sobie? Nie ma tu balkonu ani dziewicy, ale smutno. Czego nie ma? No, czytam Enziak. Nie ma tu ani balkonu, ani dziewicy, ale smok przyleciał. A skąd wiesz, że nie ma dziewicy? Może któraś z tych uczennic? Jeszcze się nie bawiła słoneczko magowe. Ja muszę pan Paw się oduczyć stania w różnych dziwnych okręgach, bo one zwykle nic dobrego nie oznaczają, a ja po prostu jak debil stoję na samym... ...bo kółko od druidów. Bo one leżą. Ale większość okręgów tak, robi ci bardziej kuku. Gdzie mam te runy rysować? Popatrz na ziemię. No mam takie okręgi. Mam biec po tym? Tak. Mam biec po tym. O, lol. Masz po tym biec. No. Zrobiłem. A tu się jeszcze nie dorobiło. O. Teraz powinno...
Jest, dobra. Jedno siadło. Drugie siadło. Większość graczy... Co? Picie sobie ze mnie. Większość graczy WoWa, jak to zobaczyło, to zrobiło takie wielkie what the fuck. Co to za questy? Naprawdę. No dla mnie one są przyjemne, zabawne. I coś w końcu innego. No, po części na pewno. Boże, jakbym wycinankę robił, nie? A spokojnie, możesz zbiec z tych okręgów, nic się nie stanie. Nie musisz ich jednym kombem robić. Ale to tak fajnie jednym. Jej! Dobra, jeszcze runa trzecia, Frostu. Więcej kółek. Ostatni mówię, co jest? Dobra, zrobione. Piękne runy mi wyszły. Dostanę piątkę z runów? Musisz porozmawiać z panią dyrektor. You are avoiding your studies, but I can see you're anxious to see your mistress very well. Okay. Patatajam. Witam, witam. Wypfała mnie trochę chyba. You are aware that the quarantine end has been so since the very day of... I am honored. Czemu mnie... co? Bardzo jest dziwna. Bardzo niemiła pani. Spoko, zobacz jak się nazywa skill, który ona używa. Harsh lessons. Oh, gee. Trick discipline, extra homework. Blizzard wie jak zachować klimacik. Właśnie, jak go zniszczyć w taki sposób, żebyś nie był na niego zły. Wiesz, może... Achievementy, które się nazywają na przykład... Asuna Matata. W Raikul Story, bro. Albo Valshara, folks. No proszę cię. Tego drugiego nie czaję. Co to jest? Co, Valshara, folks, czy... Tak. Nie czaję. Co to jest referencja? To jest nawiązanie do Królika Baxa, gdzie było to That's All, folks. Aha, okej. Okay. Faktycznie. Co ten fire wkleja? A bo się zaczęła chyba konfa tego Samsungowa właśnie, co? Chyba tak. I to wygląda jak te giry nowe. Znaczy ten po prawej to jest normalny gir. Nie jest normalny, jest troszkę inny. To nie jest normalny. Jest bardzo podobny, ale inny. Ja ze swojego gira jestem mega zadowolony. Ja w sumie się zastanawiam, czy by mi był potrzebny Apple Watch, ale chyba takie nie. Nie, jak już byś miał smarta brać, to naprawdę te Samsung, tylko że Samsungowe, wiesz, musiałbyś mieć Samsunga. Ale autentycznie z tych, które testowałem i tam miałem gdzieś tam w łapach, to te Samsungowe są najfajniejsze. Gear S3 cudowny. No ładny, tylko... Nie wiem, ten po prawej bardziej mi się podoba, ten taki bardziej zbliżony do klasycznego, do dwójki. Coś jeszcze ciekawego ogłosili na konfie? 96. O, dzień dobry. Turu! Idziemy na drugie skrzydło do tej miejsca z kwarantanną, tak? Mhm. Nie wiem, mi tak nie mam zamiaru kupować, ale zastanawiałem się, czy w ogóle po coś byłby mi potrzebny smartwatch. No z nimi jest taki problem, że one są potwornie drogie. No są drogie plus... Czy mają takie użyteczności, których bym potrzebował? To żeby wyświetlić mi maila na...
to już się czasy zmieniły, tylko czekaj, muszę w takim razie dodać, dodać scenę. Nazwę ją sobie kamera. I na tej scenie, słuchajcie, chwilę mieli na scenie mnie Inception. Na kamerce było widać Wowę i Wowę było widać w Wowie. Taką mam, słuchajcie, tarczę. Na tarczy wyświetla mi się losowy Pokémon w trakcie walki. Pasek życia to jest pasek naładowania baterii, godzina jest na dole. Poziom Pokémona to jest mój ostatni puls. Hapsy oczywiście są opisane procentowo jako bateria. Na dole mam godzinę i liczbę kroków wykonanych w dniu dzisiejszym, a w lewym górnym rogu mam dzisiejszą datę. Także tarcza mega, mega fajna. I oczywiście Pokémon się animuje i tam chyba co pełną godzinę zmienia się na innego z takich bardziej podstawowych, nie? Są startery, jest Snorlax, jest Pikachu, coś tam jeszcze. No w ogóle zastanawiam się powoli, czy nie przesiąść by się z... No domyślam się, że lubisz, ale mówię, mimo że kocham iOS za to, jak jest zoptymalizowane, to po prostu się zastanawiam, czy by nie zmienić jednak. No na pewno byłoby ci taniej. Czy ja wiem, czy taniej, jak mam teraz iPhone'a już? Ale to iPhone iPhone'owi nierówny, jak świat pokazuje. Co ja w ogóle zbieram? Ale czym w sumie... jest ten Tidestone w końcu? To jest jakaś Sagala? Nie wiem. Bo ja wspominałem ten etap właśnie czytania questów. Ja mam ten problem, że niby chce mi się te questy czytać, ale nie zawsze. I po prostu jak czasem mam lenia, to pomijam wszystko, co się dzieje, nie? Tych Tidestone'ów zbytnio nie zwróciłem uwagi. No właśnie, ja też nie. I tak rozumiem, o co chodziło w całej tej linii tutaj w szkole i bycia freshmanem. Ale nie wiem, po co to robię. Jeszcze jeden fragment. O Jezu. Już te Demon Huntery. To bestie. Tak nie wiem, czy sobie w ogóle nie zrobię Demon Huntera jednego. Polecam, jest bardzo prosty. I... No i zaczyna na 95, nie? Nie, zaczyna na 98 chyba nawet. Ech, dobrze. Cześć, pan Shard. Zamroziło mnie w kamień i przyszedł jakiś... Ojejku. Dobra, to ja muszę iść powoli iść w twoją stronę. To zapraszam. No, na szczęście jestem blisko. Acceptable slave? Czuję się poniżony. Byłbym świetnym niewolnikiem. Jestem tego pewien. Nope, jesteś tylko acceptable. Dobra, gdzie my jesteśmy? W jakimś więzieniu. I mam łańcuch przy nodze i nie mogę daleko odejść, bo mnie cofa do tyłu. Spokojnie, zaraz odsiecz przybędzie. No już przybyła. Witam, księciu. Gdzie bardziej potrzebuję? Tu bardziej potrzebuję. Pantalonów mi trzeba. Dobrze, to będziemy pantalony mierzyć. Co się stało? Powiedz mi smutną historię w formie cinematika. O, wow! Nie, to nie jest w formie cinematika. Fajnie! Przeżywasz jego wspomnienia. Które to jest to z nieba? Taki blast wielki. No to masz trzy skille. Jedynka to jest Fireball, dwójka to jest... Blast z nieba i trójka to jest Blink. Ale dobre. Ej, do Gil S3 dodali osobny moduł GPS. Au. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, bo i tak jak nosisz gira ze sobą, to razem z telefonem w kieszeni. Tak mi się przynajmniej wydaje.
No ale wiesz, przynajmniej mniej będzie zżerał telefonu ten, informacji. Mam na sznurku! No przegryź sznurek! Księciuniu, przegryź sznurek, uwolnij mnie! Jak on zaiwania! Ty taki biedny, co tych krasno leży na ziemi, zezgonowany. No. W tej postaci, tam po lewej stronie ekranu, masz takie kółko. No. Ze srebrną obwódką, jakieś takie niebieskie w środku. To znaczy, że jesteśmy w innych fazach danej lokacji. Kminie. No biją! Faja! Uciekaj od fali. Fale są złe. Pamiętaj, że możesz się blinkować. O, właśnie. Teraz widzę na streamie, że to zrobiłeś. Ale upierdliwa walka. W sensie mocny ma ten drugi skill, ale tak poza tym to niewiele mogę robić. No, kastujesz fireballa i tyle. No. Dobra, ucieka, tak? Tak, ucieka. Athissa and the Tidestone had evaded me. Rather than pursuing her, I set off to rescue you, my champion. Jak ja mam tam dotrzeć, panie Paw? Tym wybrzeżem, czyli gdzieś... Tędy? Tamtędy? Nie wiem, idę tamtędy. A ten blink jak działa? W kierunku przede mną, czy jak? Tak, przed tobą. O, fajne. No to jest skill magów w ogóle. Tylko, że magowie z reguły mają go na większym cooldownie. I było ich wybrzeżem przez wodę. No faktycznie. Nie, dobra, tędy też chyba przejdę. Nie wiem, którędy idziesz, więc nie powiem, ale możliwe, że tak. Ogólnie o to chodzi, że tam na plaży jest jaskinia, w której przetrzymują ciebie. Jestem przed wejściem. Gdzie ja biegnę? Co on robi? On się cofa, bo widzi coś, czego nikt się nie spodziewał. Jeśli dobrze pamiętam, tak. Czyli panią królową Asharę. Królową elfów za czasów, kiedy z jednego dużego kontynentu zrobiło się parę małych bo było wielkie jebnięcie. Taka się rodzina Asharyusa? Poor deluded Vermondis. Don't you remember? Ona jako pierwsza próbowała sprowadzić demony do naszego świata. Taki the original hipsta. No, ogólnie była głupią pindą. Maybe something can be done about that. Tak, Fire, grałem wczoraj zaszłem w Destiny. Wszystko spoko u niego, znaczy spoko. Spoko jak u Ashariusa. Jak na Ashariusa. Dokładnie. Zaatakowałem ją! Będziemy się bić? Mam. Rzucaj w nią wszystkim, czym się da. Dobra. To będzie łupanka. Ale sobie nic z tego nie robi. Łupią wszyscy. I zrób to, co widziałeś z tego. Ściągam tu ekipę. Wszystkich proszę w jedno miejsce. Tutaj, tutaj, tutaj. Zaznaczyć. Kurza mnie, że żeby rzucić dwójkę, trzeba zaznaczyć dowolnego typa. Siemasz, tak. Ja i pantalony prosimy, dziękuję.
Dawno nie widziałem cię. No, bez kitu. Azuna was once beautiful. Ojeju, widzę cię, jak dobrze. Jestem w normalnym świecie? Tak, jesteśmy dobra. Już w niesfazowanym terenie. Dobra, to lecimy. Tak powolutku sobie ten XP leci, co? Myślałem, że trochę szybciej mimo wszystko. Ale oczywiste, że nie można dać ludziom się przekopać tak szybko przez content. Wiesz, jak ktoś był uparty, to w 5 godzin po premierze już miał 110. Taki jest rekord, 5 godzin. Słyszałem. 5,5, 5,28 no. Dokładnie. No, jakoś tak. To skill. Mam się zbroić chyba. Nie, to jest do... Warto zrobić przecież. A jak dobrze, że się mogę z tego badziewia wyrwać. Ogólnie twoim zadaniem jest pokonanie tamtej badziewiary, która cię ciągnęła. Z nią prawdopodobnie w jakimś rajdzie się będziemy tłuc. Okej. Pogadaj z olbrzymiem w jaskini. Brzmi jak plan. Mogę się cofnąć. No, daleko nie masz, więc. Może coś ciekawego faktycznie powie. Taki smutny sobie siedzi, a już możesz sobie iść, olbrzymku. Już cię nikt tu nie pilnuje. Pancio Ceteś cię oswobodził. Aha, super dialog. Dzięki. Super. Tyle się wydarzyło. Co on mówił, bo nie pamiętam. Powiedział dwie linijki tekstu i nic tam nie ma. Nawet mi się nie chciało czytać. Myślałem, że coś się stanie, kurde, jakiegoś questa mi da, albo przedmiot, albo podziękuję, albo zatańczy, albo weźmie mnie na barana, albo po prostu złapie w łapę i rzuci o ścianę. A tu nic, wszystko po prostu zawiodło. On po prostu powiedział dwie linijki tekstu. Wiem, że jak na tak głupie stworzenie to i tak bardzo dużo, ale... Liczyłem na więcej. Zawiedliście mnie. Czemu? Blok Forum Gdańsk. Ała. Okej, dobra, już wiem, czemu mnie to tak bije. Co cię bije? Bił mnie mob na 110 levelu. Sympatyczna jest ta muza, powiem ci, w WoWku. Taka przyjemna, nie chcę się jej włączać. O Jezu, tam jakieś dedosfo lata. Ty to bijesz pewnie, tak? Tego dużego? Nie. Aha, bo to widzę już mam... No, jestem za tobą. Ach, chciałem wpaść na ostatnią chwilę i ukraść expa, a nic z tego. Ja już... Co do tej muzyki. Podoba mi się bardzo, ale już muszę od niej trochę odpoczywać. Mówisz? Już teraz puszczam sobie swoją muzykę. Spoko. No ja nie puszczam, bo wiesz, bo streamy, a ja potem archiwa robię i tak dalej. Dobra. Fajer nam te relacje zrobi z tego. Z konfy Samsunga. No i dobrze, ja chętnie sobie popatrzę. Dobra, zrobiliśmy tutaj bonus objectiva, więc prowadź... Ja jeszcze nie, ja jeszcze mam 10%, panie Paw, więc spokojnie. No. Okej, to już dziwne, że mieliśmy inaczej procenty. No, już byłeś tu wcześniej, wiesz, coś w tym stylu. Coś zdążyłeś zrobić, coś poklikać. Dziewięć, cztery...
No i co, jest, mam tutaj trójząb, świeci mi się, a nie mogę nic z nim zrobić. Masz przycisk na środku ekranu, o Boże, mój głos. A, sorry. To jest to. Tak? I możesz, możesz rzucić po prostu, targetujesz jakąś nagę i rzucasz tym. Ty, fajne. Wydajesz jakiś tam spory damage. Spoko, ale sam bym się nigdy nie domyślił, że o to w tym chodzi. I że tak to trzeba zrobić. 98, to jeszcze jedna naga i jesteśmy w domu. Czy będę na Discordzie po streamie? Znaczy, nie sądzę, że od razu, bo Anka zaraz będzie w domu, więc pewnie będziemy trochę ogarniać haciendę i szykować obiad. Ale potem wpadnę. O, skrzynka. Jakbyś nie miał wcześniej, to masz. Artifact Power. No i dobra. Skończony masz... Bonus Objective chyba tak. Tak, 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 już mam. No. Wilczur, mam grę, tylko że nasłuchałem się o niej bardzo dużo złego. Nie wiem, czy jest sens w ogóle ją pokazywać, bo podobno jest fatalna. Podobno jest po prostu taką typową... mam wydać na ten... na... konsolę. No długo... Panie Paw, jakie mam niebieskie strzałki na mapie, to co one mi pokazują? Na co mnie kierują? O, nie wiem dokładnie teraz... No i sobie na tą strzałkę, to yes. Powinien być tooltip. Horn of the Siren. Dokładnie. Czyli to... Nie wiem, czy to nie jest... Nie mam pojęcia, to be honest. To super. A z tych rzeczy do artefaktu, co mam teraz podnieść, mam Oracle's Sharpening Stone, mm-hmm. albo Edge Talisman of Narda... Edge Talisman wydaje się dużo lepszy. Dobra. Ja się nie znam, więc ci po prostu zaufam w tym temacie. Standardowo. I co, w portal wskakujemy? Nie wskakujemy w ten portal. Aka do Drognana. Bo żeby znaleźć instancję, trzeba znaleźć 3 DPS-ów, healera i tanka. To jest taki standardowy skład. Ale jest matchmaking, nie? Tak, jest szukanie, ale że obaj jesteśmy DPS-ami, to szukamy najdłużej. Jest okay. Tylko jest jeden sposób, żeby to skrócić, czyli znaleźć sobie znajomego healera albo tanka. Okej. Okay. I my takiego mamy, tylko czekam aż odpiszę. Dobrze. Mogliśmy napisać wcześniej w sumie. Nie ugarnęliśmy. Jaki moment, bo ja tu miałem gdzieś kwiatek. Przed chwilą mi pokazywał, gdzie jest mój kwiatek, tak? Ale to w tym czasie możesz skoczyć sobie do Dalaranu. Masz coś takiego jak Dalaran Hearthstone. I zaraz cię tam oprowadzę. Dobra. Bo ty byłeś tam tylko przez chwilę i tylko szedłeś tak, jak questy cię prowadzą. Tylko pójdę po ten głupi kwiatek. Ja też. Przede wszystkim zobacz sobie na mapie, gdzie masz swój portal do Class Hallu. To jest coś, co cię bardzo obchodzi. A jak to znajdę? Jak jesteś już w Dalaranie? A, bo jeszcze nie jesteś, bo nie, jeszcze nie tu jestem. Się kręcisz. Nie, ja się tu kręcę. Jeszcze mam w ogóle jakieś zadanie do oddania. Jedno. To sobie skoczę tam najpierw. No to skocz. No. Dobra, ja nas zapisz... Nie Random Legion Dungeon, tylko... O, czemu nie możemy się zapisać? A, bo ty jesteś party liderem, no tak. Chciałem nas zapisać. Jak klikniesz I, to masz taki okno z Dungeons and Rides u góry, prawda? Dungeons and Rides, tak, mam. Zaznaczasz sobie ikonkę z mieczem, że jesteś DPS-em. No.
Jak masz type, zmień sobie na specific dungeon. Dungeon finder, right finder. A, czekaj, to pewnie, tak? Specific dungeon, no. I zaznaczam, Eye of Ashara. Eye of Ashara. I join us a party. Klikaj. Okej. Nie będzie nam szukało... To będzie jakieś odliczanie gdzieś tu potem pokazane, czy niespecjalnie? Wyskoczy ci powiadomienie na środku ekranu, że twoja grupa jest gotowa i kliknij, żeby dołączyć. Mhm. Znaczy już w samej instancji będę mówił co i jak. Akurat Eye of Ashara jest w miarę proste z tego co pamiętam. Nie ma tam skomplikowanych mechanik. Sprawdzę, czy gdzieś drugnana nie jestem w stanie złapać. Kontrakt, który jest dobrze zapisany. To jest w nim zabawne. Czytam go sobie. Podpisuję, dobra. Jej! Minion killed them. Czemu mam zabijać pani imp? A, faktycznie, dobra. Ale tylko trzy. To tyle co nic. I fight by your side. I fight by your side. To znaczy niekoniecznie 3 jednorosy, tylko tyle, żeby dostać 3 te. Czy... quest itemy. 3 logi. Tak powiedział, że powiedziałbym, że ciut mniej. 20... Boże, 20. 45-6 godzin. Quiet czym się tu chwali? Uuu. 800 item level, Demon Hunter. Czemu mnie nie dziwi Demon Hunter? Siemasz, Quiet. No w sumie tak, ty i Wolf, jakoś mi się tak kojarzyło. No ktoś tu kurde przynerdził. Ja zazdroszczę, bo... ...prowadzać po świecie. Boże, te kosy ogromne na plecach po prostu mnie przerażają. Ty, ogromne? No, te kosy na plecach. Tego Demon Huntera. A, mówisz wielkie. O glewiach? Ta. No cóż, taki mają styl. Taki mają styl. Och, dawać mi tu kolejnego. Ale, Enziaki Pismajer, czy musicie mi przypominać, że mi Milon Head dalej mi nie dropnął? Musicie? Dziś już zrobiłem... Nie, dwie próby dopiero. Jeszcze 8 przede mną. I znowu tydzień czekania. Dawaj roga! Właśnie, jak chcesz, to możemy się przejść, żebyś zobaczył, jak wyglądają stare rajdy i tak dalej. Bo to jesteś w stanie bez problemu zrobić. Jasne, tylko że już raczej nie dzisiaj, nie? No tak jak mówię, pewnie zaraz będzie Anka wracać do domu i będziemy ogarniać obiad. Co to jest? Czy ja cię chcę bić? Z
dobre pytanie. Co to było? Mech, dobra, już myślałem. Dobra, jeszcze jakieś pierdółki z ziemi muszę pozbierać dla tego diabołka. Jednego... jednorożca ubić. I co z tą naszą ekipą, panie Paw? Się coś zgłaszają, czy nie bardzo? Tego co patrzę, to Drognan nie jest na WoWie, tylko jest jego brat, a sam Drognan gra WoSu. No właśnie coś pisał, że tego, że z braciakiem konto dzieli od lat wielu. No, dzielą. Ale wiedzą, że te konta są darmowe i można je sobie założyć, nie? W sensie, ale że abonament osobny to wiadomo, ale... No właśnie, a po co mają płacić dwa razy abonament, jak mogą? Raz. Bo jak jeden gra, to drugi nie może. Ja bym... brzydkie słowo. Ale bym nie, się wkurzał. Bym się denerwował. Gra na tyle rzadko, że... Dobra, panie... Diabełku, proszę mi zejść z pleców i oddać moje tutaj należne. To perform my ritual, I need to use a special cave I have prepared at bla 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 bla. Dobrze, niech ci będzie. To idziemy sobie. Gdzie to jest? To jest tam. So, okazuje się, że w tej krainie jest jeszcze mnóstwo questów, tylko nie mieliśmy ich jakby wcześniej dostępnych. Ale to tak chyba jest. Kraj i nagle się okazuje, że masz wszędzie wykrzykniki. Tak to sobie przynajmniej wyobrażałem. Może nie w jakiejś mega skali, ale chyba coś tak... Się znaczy po prostu po skończeniu ten. Po skończeniu danej jakby... danego questline'u w krainie to się odblokowują z czasem. Czaju. No i Quiet ten twój Demon Hunter w Hordzie czy w Alliance jest? Choć nie, moment, bo to był Night Elf. Może widzę? Tak, to jest Night Elf. Dobra, to nie było pytania. No, musisz być przygotowany, że Kamil, że jeśli będziesz chciał sobie zrobić Demon Huntera, to będzie tak czy siak elf. Jakiś. Tak, wiem, niestety. Ale przegryzę temat, spoko. Tylko żeby się zapoznać. Jaką pokracznie chodzi ten impik? Jeszcze jakiś kucyk mi tu wpadł, niepotrzebnie. To niczego się tu nie potrzebowałem. Unity, żeby cisnąć większy DPS. No już odpaliłem na starcie. No i tak jak trzeba. Ale w każdym tworze fantazje są pedalskie. Jak you failed? Co you failed? Czemu sobie poszedł? Albo ja przeczytałem, albo on powiedział, że nie dałem rady. A to mi się totalnie nie zgadza. Nie, że ten imp mówił do tego. A to była zasadzka, czy co? Do tego dużego demona. Aha, że to była zasadzka. Nie, to nie była zasadzka. On, ten większy kolej był mistrzem impa. Czekaj, bo już tu mam bliżej, to tu sobie oddam. Co to za dziwaczne miejsce? Znowu jakieś kościoły będą. Tak, tam będziesz miał chyba 3 questy. I potem pewnie znowu na dół, co? Bo jest jeszcze jedna wysepka cała. Tu jest cały cypel i tu cała wysepka. Steel tej wyspy ja sam też nie zrobiłem jeszcze. Bo nie wysyłały mnie tam żadne questy jeszcze. No to cię zapraszam w razie czego.
Możesz sobie też ogarnąć. No to jak skończysz sobie ten cypel, to spokojnie tam odskoczę. Dobra, to ja po kontrakciora mojego lecę. Tylko jak tam się wbić na górę? Może tędy wejdę. O, chyba nie. A, dałem radę. Dziękuję, pan Imp. Pan dostaje zabawkę od pana Impa. Mhm, dokładnie. Coś właśnie robię z nią. Dobrze. Coś czuję, pan Paweł, że nie zrobimy tej instancji teraz. No, jest taka opcja, bo zależnie od godziny i od tego, jak akurat ludzie ekspią, no. Czasem się na nią czeka 30 sekund, a czasem 20 minut. No, rozumiem, o co biega. A ile się im robi, jak jeszcze zapytam? Zależy, no około 10 minut, max 15. No to może zrobimy. Może. Ewentualnie ja zrobię coś, czego nie powinienem. Czyli? Czyli ja będę healerem. No nie, nie przesadzajmy. Brzydko się zrobiło, deszcz zaczął padać, ciemno tutaj na maksa. To jest związane z lokacją, czy faktycznie są tutaj warunki pogodowe? Do WoWa wróciły warunki pogodowe. Jakie? Ja tam questowałem, to nie było ciemno, ani nic takiego. Nowy, piękny świat. Jakaś skrzynia, ale pewnie nie mogę jej otworzyć, bo nie jest. Dobra. Dawać coś ze zwłok ładnego. Czy mi się wydaje, czy ja z ich zwłok zabieram bańki z tlenem? Nie. Jest coś takiego? Nie, nie ma. Okej, okay, to wydawało mi się. Te bańki, które... Bańka taka zielona, którą zabrałeś, to są punkty chi, które czasem generujesz i możesz sobie podnieść. No bo właśnie jedyny plus twojego Undeada, że on nie ma paska oddechu pod wodą. Pan może siedzieć pod wodą ile chce. No ale to jest w sumie logiczne. Jak Czesio. O, jak Czesio. Dobra, dajemy Nura. Zobaczmy co w jaskini. Ktoś stamtąd wypływa, więc coś tam musi być. Ej, jak nie kupiłeś Legionu? Wydawało mi się, że cała ta drama była o to, że kupiłeś Legion. Nie, on właśnie nie kupił Legionu i musi grać na najgorszym dodatku, o jaki jest. Co się właśnie stało? Czemu mnie we dwóch teraz biją? Pan Paw, ratuj! Mogę tam zaraz... Dobra, nie takie zaraz, ale no nie, bo w dwójkę mnie zaciupają. Myślałem, że jednego będę tutaj łupał. A tu bida. Dwóch mnie chce bić. To nie, to sobie stąd uciekam. Ale tam, wiesz, musisz tam pójść, bo quest. Zaraz tam będę. Dobrze.
Nie wiem, może ja coś przypadkiem zrobiłem, że zaatakowałem, wiesz, większy obszar, ale nie wydaje mi się. Zobacz, może... czekaj, jeśli... No dobra, ja tu mam Flight Mastera, to w sumie mogę sobie podlecieć. Tylko skąd będzie najbliżej mi do ciebie? Heldon? Nie, bo... No nie, no tamten łupie. Dziwne. Już dobra. Lecę. Nie, ogólnie nie kojarzę, żeby ten demon tam był. A bo ty go widzisz na streamie, tak? Tak, tak, widzę na streamie. Jak ja robiłem te questy, to demona nie było. Bo wiesz, z demonem ja sobie poradzę, spoko, tylko niech mi ta Queen coś tam nie przeszkadza, nie? Wysysa ze mnie. Pomocy, on ze mnie wysysa. Już biegnę. Nie, coś tu jest po prostu skopane chyba. Nie wiem, ja może nie czaję. Ja się nie znam na WoWie, więc nie mi to oceniać. On jest immune w ogóle? The fuck? O dobra, ktoś bije królową. To ja idę pomóc. Ale gdzie było tylko wejście do tej jaskini? Pod wodą było wejście? Tak, pod wodą. Dobra, zróbmy tak i zróbmy tak. Dobra, może sobie z nią dam radę. No właśnie patrzę, że już połowa HP została, bo jestem tuż obok was. Oj Boże, przepraszam, Enziak. Nie rób dramy. Króle kolejnej. No i dobra, spokój jest. A, i teraz można widzieć... W sumie co, ja się będę bawił. I koniec. Czeki, czeki, wała, czeki, wała. No, dlatego questa masz zrobionego. Mhm. Znaczy jeszcze muszę zabić cztery te wiesz, popierdółki zwykłe, nie? Cztery popierdółki, dziewięciu marynarzy. Pięknie to wygląda, jest twój nick. Mm-hmm. I gildia, która się nazywa Bottom Text i pod nickiem jest właśnie... Ja nie chcę być w gildii, wpakowałeś mnie w gildię. Ja jestem samotnikiem. Spokojnie, nie będziesz samotnikiem. Większość endgame contentu to są rzeczy, które się robi w minimum pięciu. Bez sensu. Się znam, dobra, nie większy, ale ta ciekawsza, czyli endgame contentu, o. Cofam abonament. Pozabijać tych gnojków. Co to jest? Tego też wcześniej nie widziałem. Czy to się zalicza do mojej... do mojego questa? Czy się nie zalicza? To sobie jeszcze jest red map. Bo jest w wodzie, ja nie widzę, czy ma to podświetlenie questowe, czy też nie. Nie, on się do questa nie zalicza, ale dostanie z niego fajne rzeczy. Super. Niełatwo rozpoznać, bo mają... na minimapce są oznaczone gwiazdką. Mhm. Tak ma być? Mam paw? Tak. Okej. Okay.
teraz 4? 3. Dokładnie. Nie, 3. To już ostatnia faza, czy jeszcze nie? Nie wiem, bo jeszcze go nie zabijałem. Ale prawdopodobnie tak. Mordę! No, fajnie. Ubity. Ujejoj, jakie ładne przedmioty. No to u ciebie, u mnie nie. Ty dostajesz z niego tylko trash item? What? Chyba tak. Znaczy nie wiem, wypadło mi chyba trzy rzeczy. Wydawało mi się, że były trzy rzeczy, ale teraz widzę tylko to. Właśnie ten trash item, o którym mówisz. Aż dziwne. O, widzę, że Turbo Win też już był 110. Kurde, jestem nawet za Turbo Winem w ekspie. Tak być nie może. No, Turbo potrafi przynerdzić chyba, nie? On nerdził mniej ode mnie w dzień premiery. A dobra, to byłeś ty, to zdążyłem. Tak. Tak, tak, jak ja coś zabiłem, to tobie zaliczę. To czekaj, to jeszcze muszę zaliczyć... 8 czegoś, czego nie znam. O, to jest chyba to. Marynarze. To nie, to nie są marynarze, nie? To są jakieś dziwne trolle. To jest marynarz. O, nie, to też nie jest marynarz. Gdzie są marynarze, pompaw? Na skałach najczęściej siedzą, mają bardzo mało HP. Czekaj, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tam chyba jest, mam jednego. Trzeci. O, czekaj, idę ci zabić też parę marynarzy, bo widzę. O, to jest dwóch. Wejdzie szybko. Czekaj, czy coś tam mamy? Tam mam jednego. Idę sobie. Powiedz, czy ci teraz zaliczyło jednego marynarza? Mhm, jest 8. Dobra. Dziewięciu. I czy tam jest... Nie. Jest, dobra, mam jeszcze jednego. No dobra, zaliczeni. Od razu mogę oddać kościora. Cześć. Co tam? A, to tu jest coś do oddania. Strasznie się gubię na tej mapie, nie? Nadal nie potrafię ogarnąć co i jak. Gdzie to jest? Może to jest na górze? To jest przyzwyczajenie się. Po prawej stronie. A jest to jakaś wiocha, dobra. Jest G. I elegancik w jaskini. You need something? To nie? To. See you later. Dobrze. Czym jest niebieski quest, panie Paw? Znaczy niebieski wykrzyknik? Niebieskie questy to są powtarzalne codziennie. Aha.
Wiesz co, to jest quest? Ten quest to nie jest quest, bo po prostu dostaniesz od tego małego robocika Blinktrona na 5000 prezent. To prosto, że biorę. Super, jest, i codziennie mogę sobie tutaj odbierać prezent, tak? Nie tutaj. Po prostu tutaj akurat gracze postawili, bo ten Blinktron to jest zabawka. Okej. Okay. Którą mogą robić postacie, które są inżynierami. Rozumiem. Mają profesję inżynierii. Czemu mnie bije? Nie chcę, żeby mnie bije. Teraz mnie jeszcze tu... Aha, według... No. Po prawej stronie na mapie, jak już się znaczy, nie, po lewej stronie mapy, tej minimapy masz takie oczko mrugające. Minimapy radaru. Wiesz co, przyznam szczerze, że nie widzę, mam tracking. O, mam, dobra, Dungeon Finder. 27 minut. Kliknij na to prawym i daj leave queue i zapisz nas jeszcze raz. Dobrze. I teraz daję, co to było? I... join as part of specific dungeon. Dobra. A ja się zapiszę jako healer, było szybko. No właśnie, i daj, kliknij enter dungeon. Okej. Okay. Ready check. Tak, teraz potwierdzę, że wszyscy są tam. Moment, co to, nie zarespecowało mnie? Dziwne. Hello! Wait. Nie wiem, czemu nie zmieniło mi automatycznie tego. Ale okej. Podleczę tutaj ludzi. Ja nie mam pojęcia, co się będzie działo, panie Pawy, więc generalnie wołaj w razie czego. Biegnij za nimi. Dobrze, a oni stoją w miejscu. Okej. I po prostu bij to, co bije naszego tanka. Dobra. Tak też będę robił. Takie przekoksy tu są już, co? Mhm. Taki dziwny przeskok po tym, co po prostu było wcześniej. Dlatego instancję trzeba robić ten. Tak, tu z mobów nic normalnie nie wypada, tak? W sensie nie możemy się schylać po zwłoki, czy wypada? Czasem wypada, plus wypada kasa. Okej, okay, dobra. Jest mały problem, bo ja nie mam many. Tym totalnie wyprotuj z many. Next one, no mana. Czy ja mam cokolwiek, co mi zregeneruje manę? Powiedzmy, że mam. Trzymaj się w kupie z nimi i będzie spoko. Jak będą bossy, to ci będę tłumaczył, czy jest czego się wystrzegać tak naprawdę. Dobra. Bo na niektórych bossach po prostu się napierdziela, a niektóre wymagają jakiejś tam... taktyki. Jakieś stracy muszą być. Trashu, czyli zwykłych mobków przeskipować. Dobra, i na tym bossie, tym dużym przed nami, no, on używa takiej umiejętności jak Impale, coś takiego, Impaling Spear. Mhm.
Jeśli jest to na ciebie, gra ci to będzie mówiła, że Impaling Spear on you. Plus ja ci będę mówił. Dobra. Musisz wtedy ustawić się tak, żeby między tobą a bossem był mobek. Będą przychodziły też małe mobki, gdy ich nie zabijamy. Okej. Okay. Ja ci będę mówił co i jak, więc spoko. Ja na Cerunę wiem jak healować. A to jest mail, dobra. No ja tylko zanim mi się naładuje ten cały pasek many, to mija 2 lata. Dobra, lecimy. Jeśli tank jest dobry, to wiesz, ty nie obrywasz, ja muszę healować tylko tanka i jest spoko. No właśnie wygląda jakby było spoko. No jest całkiem spoko. I na tobie, musisz się ustawić tak, że między tobą, Kamil nie w tą stronę. No, dobra. Żeby? Żeby między tobą a bossem był mobek. Taki haktol, jakoś tam się nazywają te nagi. Dobra. Jakby w sensie, następnym w sensie, razem. Że wtedy wpada w niego, tak? Dobra. Tak. Po prostu mob cię ma zasłonić przed dzidą. Dobra, spoko. On teraz sobie doskoczy do kogoś tam. Stań problem. Tak, no i ustawiasz się, żeby być za mobem. O, mob dostaje. Ty nie obrywasz, jest spoko. No i koniec. No i pierwszy boss pada. I zbierasz sobie z niego loot. Fajnie. Możesz dostać albo golda, albo przedmiot. Co to była za informacja, że ktoś tam dostał... Aha, taki Tak. Dobra. Informacja dla nas, że ktoś z grupy dostał coś fajnego, tak? Mhm. Dobra. Tutaj bokiem przejeżdżamy, żeby nic nie spulować. Też nie powinno sprawiać bardzo dużych problemów. I widzę nawet, że robisz drugi oprócz tanka, Nie. Moment, jak się nazywa nasz tank? Yang. Nie, to robisz po... Robisz ogólnie drugi najwyższy DPS z grupy. I teraz idziemy na tą panią. Ty musisz coś tu wiedzieć. Jak będę ci mówił, będziesz musiał wchodzić albo na piasek, albo do wody. Dobra. Aha, w ogóle nasz hunter totalnie ma w dupie wszystko, widzę. Co, stoi gdzieś z boku? A, stoi sobie z boku i się patrzy. No fajnie. Może na bossie przynajmniej będzie coś robił. Dobrze, moment. Tylko ja muszę coś zobaczyć jeszcze, bo się może okazać, że ja tu muszę robić pewną ważną rzecz. On tam idzie jakoś na maksy naokoło, to tak ma być? O, tak. Dobra. Moment, shift od healers. Move away from the sun. Nie, dobra. I tu nie ma nic ciekawego dla healerów, okej. Okay. A ja muszę wyciągnąć sobie na pewno jeden skill, to znaczy 2 skille, to będę potrzebował, jeśli byłaby słaba sytuacja. To muszę mieć... Cześć Butcher, witam również.
Jak nie zerkam nawet na tego czata, musi mi wybaczyć. Nowe rzeczy się dla mnie dzieją, się muszę skupiać. Czemu tak krążymy? Co on robi? Właśnie nie wiem co. E? A nie, bo tej, bo tego bossa nie możemy jeszcze bić. Aha, okej. A są jakieś strażniczki czy coś, tak, żeby opadła tarcza, coś klimacie. Tak, tak, tak. Coś w tym stylu. Rozumiem. Magikarpiem jestem! O, to jest... O, Boże. Polimorfia. Dobra. Jeszcze jedna tam menda. Ja już czekam jakieś półtorej godziny na ten... No widzisz, Aceruno, bo jesteś w Hordzie, tak to byśmy cię zaprosili. Sam tak sobie to, winie. No. Sorry, nope. Co my mogę zrobić tak? Użyjmy sobie tej umiejętności. O, no to jakoś tam leczy. O, widzę, że ładnie wyszedłeś z kółka, ale chyba się wbiłeś w kolejne. Chyba tak. No dobra. Ostatnia, czy jeszcze jakaś? No w sumie nie wiem. Mogę zerknąć tam w kierunku pani boss, ale chyba to była ostatnia. Tak, pani boss jest już tam. Dostępna do bicia. To lecimy! Z nią po prostu trzeba momentalnie albo stać na ziemi, albo stać w wodzie. Wchodzisz na ziemię. Ach, nie zdążyłem. Nie mów wchodzisz, tylko po prostu ziemia, wiesz, woda i tak dalej. Dobra, dobra. Woda. Woda, woda. Moment, co robił Curse of the Witch? Przed nami ten, ziemia. Za późno. Tak. No ja też nie zobaczyłem, bo czytałem jeszcze skilla, który jest tam. Dobra. Ale to ten spine coś tam, woda. Tak? To jest... Woda, jestem w wodzie. Woda, woda, jestem w wodzie. Do was podejść. W sumie zrobię tak, tak, tak. I tak naprawdę duże ziemia. Nie widzę żadnej. Fuck. Dobra, to dostaniesz po prostu stronę na chwilę. Woda. I obróć się od innych, żeby nie patrzeć w kogoś. Tylko. Ja dostałem pierścionek, który... Ej, w sumie jest spoko. Mhm. Dobra, druga z pięciu. Tak. Na mounta idziemy do pana Serpentixa. Czyli wielkiej wężowej głowy. Mhm, a to już tutaj. Mhm. I tak od razu golejemy, czy co? No, najpierw musimy pozabijać parę krabów. Żeby nas tutaj nie tego, nie? Tak. Irytowały po drodze, dobrze. Dobra. Wytopuję naszego tanka. Many mam aż nadto, więc spoko. No widzę, przynajmniej dostaliśmy ogarniętego tanka, jak streamowałem, to trafiłem na mega idiotę i ludzie, którzy u mnie siedzieli, mogą potwierdzić, że po prostu regrzowałem.
O, tak, nie ten przycisk. Co zdarza się? Jak się dużo dzieje naraz na ekranie, to nie ogarniam. Mhm. Dobra. A główka jest tutaj, to jeszcze... Nie, już myślę, że chyba będziemy bić samego bossa, no właśnie. Dobra, skoczył, to lecimy. Tak. Tak, to chyba się nic ciekawego nie dzieje. O, i on się twierdza, że przynosi. Tam, dobra, idziemy. O, wlazłem w plamę. Gdzie jest tank? Halo, pan tank. Nie może A, bo ja ciebie teraz leczę. Dzięki gro, mimo że wybierałem tanka. O, jeszcze wulnęło się na mnie. Nie, mnie bije jaki badziewa. Dobra, ale ja jestem w stanie odżyć. Fuck, wlazłem tego dołka, nie mogę wyjść. A, zrąbałem. Ale może dacie radę dobić. Ten Hunter totalnie nic nie robi. Moment, a sobie zobaczę tą walkę. Current fight. Velocity nie wiem jeszcze. Różnie może być. Dobra, ożywię się. Żyjesz? Ja jestem tak. Żyjesz. Dobra, to zanim po prostu zaczniemy włosy, ja nas wytopuję. Tu ścinamy do wody, czy idziemy naokoło? Idziemy naokoło. Okej. Okay. No, trzymaj się cały czas grupy. Właśnie, gimbusy jutro zaczynają szkołę. Tak, ale będzie mniej ludzi na serwerach. Cieszę się, bo będzie bezpieczny sezon drugi w tym w Overwatchu. Nie będzie się trzeba obawiać bęcek od gimp tak często. Będzie trochę, wiesz, spokoju. A co, jutro to startuje nowy sezon? Czy... Nie, no, szóstego, już na dniach. A, szóstego. No. Szóstego. O, to pamiętajcie, do szóstego Kamil jeszcze będzie grał WoWa, potem RIP. Tak, potem prawdopodobnie Overwatch weźmie górę. Chyba, że mi tak strasznie pójdzie w play. Dostałem Discovera dopiero. Dobra, nasz tank już poleciał bić to, co mnie zaczęło bić. Mhm, słusznie. Wtedy. Właśnie miałem się pytać, czy będziemy to ogarniać. Tak, tu trzeba zabić wszystko. Wejdę, walnę sobie plamę tutaj, która leczy. No dobrze. No, teraz muszę nas wszystkich wyleczyć i możemy lecieć z koks. Raczej stosunkowo mało. Znaczy stosunkowo mało. Nadal podejrzewam, że są większością. Myślę, że stanowią więcej niż 50%, ale faktycznie jeśli chodzi o kanały gamingowe, to mniej.
Albo masz wychowanych już gimbusów. Może. No, to wiesz, to są gimbusy, które były gimbusami kilka lat temu, troszkę już wyrosły. No tak. Dobra. Patataj, panie Paw. To ja idzie. A, nawet żebyście mieli więcej damage'u. Używać. Proszę mnie nie spychać do łajna. Dziękuję. One robią bum bum bum. Dobra, i tak zniknął już stąd. Widzę, ekipa leci na tego po lewej, to tam się przyłączę. Jeden po prostu DPS musi biegać do głów, żeby je zabijać. Mhm. Nie wiem, czy już jest sens, bo on się kończy teraz przecież. Już nie ucieknie drugi raz. Może jeszcze nie zdąży raczej. No właśnie. Ślicznie. Teraz to poszło tak, jak powinno. O, coś za pierwszym razem. Dostałem, już ci mówię, trinketa 720, fajowo. No to zakładaj. To mam. No i idziemy teraz do głębokiej brody. Do króla głębokich brod, a potem ostatni boss, którego dostaniesz item do quest, który będziesz musiał oddać do questa. Okej. Okay. I ten quest będziesz miał do oddania właśnie w samym Dalaranie. Będzie to twój pierwszy oddany pilar. Ej, ale czemu? Nie ukrywam, że troszkę sieram. A czemu zostawiliśmy tego poprzedniego bossa i poszliśmy na kolejnego? Jak zostawi... Aha, no, super! Tam... Co jest? Aha, widzę. Sorry, my bad. Nie, po prostu miałem teraz sytuację, że... Oh fuck. Że tanka healowałem, a tank nie dostawał heala. Au, będzie po mnie. Będzie, bo nie będzie. Dobra, jest No dobra, teraz nigdzie nie idziemy, ja muszę wskrzesić. Cześć, Żutko, witam. Witam. Genji dostał kosty w PSO Blizzarda, słyszałem. Z McCree też się w Blizzardzie podobno śmieją. Hanzo, owszem, jakiegoś buffika dostaje, ale to raczej jest tylko i wyłącznie powrót do tego, czym Hanzo był na samym początku, przed debuffem. Z tego, co się orientuję. Enziak nie, po prostu, mimo że miałem zaznaczonego tanka ten... ja mu gra skraszowała. Że miałem zaznaczonego tanka, to healowało mi Kamila. Mhm. Nie wiadomo czemu. Czego wskrzesiłem? Ancestral Spirit. Jeszcze teraz nie wiadomo, czemu mi ten nie pozwala go wskrzesić. Invalid target. Mhm, to fajnie. WoW, why you so bugged? Od razu ta scena mi się przypomina z tym pogrzebem w WoWie, pamiętasz?
co nad rzeką się spotkali w strefie PvP. A, tak. Lidia przyszła. No, fuck. Teraz invalid target. No to czekamy. No niestety chwilę trzeba poczekać. Aż on przyjdzie. W ogóle taka ciulowa, niezręczna sytuacja, nie? W trakcie jakiejś takiej poważnej przygody. Ej, on nie wstaje. Chyba nie żyje. Co robimy? Był naszym jedynym tankiem. Nie wiem. Poczekajmy, może wstanie. Ej, to brzmi jak rajdowanie za Shadiusem w Destiny. Się śmiejesz, ale dzisiaj rajda pewnie kończymy. Naprawdę, poszedł nam lightowo, wiesz? Poszedł nam mega lightowo. Co prawda mieliśmy jednego 3-3-5 w drużynie, ale... Tak czy siak było okej. Okay. 5? My takiego light levelu nie mieliśmy chyba. 3-3-5? No nie, no bo to doszło w kwietniowym. Wcześniej było 3-2-0 max, a teraz jest 3-3-5. No ja zatrzymałem się na tym 317 chyba. Nie wiem, nic nie słyszałem o czymś takim. Anka już potwierdza, więc... No, Ania potwierdza, ona czytała. Dobra, biegniemy. Jej! Ku przygodzie! I wielkim ślimakom. Wielkie ślimaki olewamy. Cieszy mnie to. Ja jeszcze muszę moją formę pieska sobie wyjąć, bo właśnie czegoś mi jeszcze brakowało. Ja wszyscy mają jakieś busy do biegania, tylko ja biedny nie. No ja w tej chwili też nie. Bo nie mam mojego pieska wyjętego. Czemu tank tak poleciał do przodu jak debil? Och Boże. O Jezu, zaczyna się. Sorry. Dobra, uciekaj. O, z tyłu też są. Tak. Przynajmniej się przyznaję do tego, że to jest jego wina teraz. No cóż. Cześć. No to Lily Spirit i lecimy. A ja sobie wyjmę moją formę pieska. I wyjmę sobie mounta. Mówię, że 15 minut się to robi, tak? Bo tyle powinniśmy to robić. Ale że były dwa fuck-upy i to takie duże. Ostatnio jak robiłem, to zrobiłem 10 minut. Nie ma stref PvP. A w WoWie to po prostu było głupie, bo zrobili pogrzeb w strefie PvP i przyszli i ich złajpowali tam na maksa. Znaczy nie, to gildia tej dziewczyny, która zmarła i ta gildia organizowała pogrzeb, ona zaczęła tą rozpierduchę. Wszyscy tak ładnie stali w kolejce. Tak, wszyscy ładnie w kolejce składali ten. Ustawieni w kolejce podchodzili do miejsca, które było tym grobem. Aha, ja myślę, że oni to zrajdowali totalnie. Nie, to właśnie gildia, która... Ej, dobra, bo on znowu jedzie swoim tematem. Tak, ale teraz jestem już w pobliżu, więc jest... A Hunter zagrował ślimaka.
Tak, ale zmarł gracz, a nie awatar. No to rozumiemy, no w WoWie to samo, to był pogrzeb gracza, który zmarł i był graczem WoWa. O! Się nie pierdoli ten nasz półśrodki. Jakoś go utrzymam. Nie będzie to najłatwiejsze, ale postaram się go utrzymać. Dobra, utrzymałem go. No to jeszcze dwóch kolesi i boss. Okej, tych tutaj przed nami, tak? Tak. I to będzie przedostatni boss, potem sama pani ostatnia. Jest duża różnica między tymi czterema bossami a ostatnim finalnym? Nie. Nie. Dobra, Chain Heal. Fuck. To bym go wykastować kiedyś. No, spasione bydle. No, jest dużo i tyle. King Derbert. You killed my son! I wychodź z tego dużego czegoś. I tyle. Dobrze. Są bąbelki, w które chyba też nie chcesz chodzić. I kółeczek unikaj. Próbuję, tylko to pulowanie mnie wkurza na maksa. No mnie też wkurza, spokojnie. Szczególnie, że próbuję healować wszystkich i podle mnie wpycha w kółka. Jestem w bąbelku, co robi bąbelek? Też jestem w bąbelku. To musisz chodzić jak... Ale dobra, olej. Po przyjęciu iluś obrażeń bąbelek się kruszy. Inaczej robi boom. Wiesz, ten jego koniec to jest 2 miliony HP. Dobra, pieniądze. Teraz skakuj na mounta. A nie, dobra. Kurde, wszyscy tutaj dostali, tylko nie ja. Ja tylko pieniądz. Ja też pieniądz dostałem. Czy tam 4? I można bić samego finałowego bossa. Ja sobie poczytam, co ja, no, co ja muszę wiedzieć. No community w Destiny jest zarąbiste moim zdaniem. Ja bardzo często, nawet teraz jak nie grałem w Destiny, to nadal śledziłem Reddita po prostu od Destiny, bo tam ciekawe są rzeczy. To jest w dużej mierze... Dobra, tu polega na tym walka dla ciebie, no, że raz co jakiś czas możesz dostać debuffa, będziesz miał taką fioletową poświatę nad sobą. Okej. Okay. Odchodzisz wtedy od ludzi, mówisz mi, że odszedłeś, a wtedy z ciebie to zdejmuje i uciekasz od tego, wracasz sobie do bossa. Dobra. O, teraz ten cały lotus mnie dostał.
Ale to jest ta. Zdejmuję to z siebie i odlatuję. Ja to będę z ciebie zdejmował. Będę patrzył na wszystko. Tamtemu się chyba śpieszy, co? Mhm. No bo już dość długo to robimy. A i jak będzie tornado, to go unikasz. Dobra. O, i znowu jest na mnie. Dobra, czemu i tam bijemy. Nie ma życia? Bo to tak wygląda. Że na tym poziomie to ma teoretycznie niedużo życia. Okej, więc to robię tak i robię tak. No i wychodź z tornada. Ja teraz biję. No, bomba znowu na mnie. Nie. Ja sobie wszystkich killuję. Jezu, ale na maxa lightowe w porównaniu ze wszystkim, co wcześniej mieliśmy. Go wypadnie. Nie obrażę się. Gdzie jest ten cały lotus? Oh fuck, latam. Jest lotus, oh fuck. Błagam, żeby nie umrzeć, dobra, nie umrę. No come on. Bij go! Leży. Mam coś, dostałem. Najważniejsze. Co dostałeś? Już ci mówię, co to jest. Gdzie to, a, gdzie to dostałeś. Jest? I teraz z niej wypadło też coś do, na pewno dla ciebie do podniesienia. Takie niebieskie w wodzie, duże. To powinien być quest twój. Jest? A nie, aha, dobra, jest. Tak, mam. No. Już to biorę. Pierścionek na 720 mi wypadł. No, no to masz pierścionek, masz quest item. I teraz klikasz na siebie prawym, na portret twojej postaci, jak ogarniasz już. No, tylko tu mogę przyjąć znowu quest. Przyjmuję, tak? Jak rozumiem. Tak, przyjmujesz. Dobra. Prawym i... Prawym na swój portret, tam lewym górnym i Leave Instance Group. Leave Instance Group. Proszę bardzo. Jej! Pierwszy! Jest. Rozdziewiczony! No. I teraz, żeby skończyć tego questa, co jest dla ciebie ważne i dostaniesz item z item levelem 800. Mhm. To czekaj. Tylko fuck. Ja nie... Weź to zabij, bo ja tego nie mam jak teraz bić. Nie mam ustawionych żadnych skilli do walki. Spoko. Powracam do tego, co najbardziej lubię, czyli do bicia, do możliwości bicia wszystkiego. Dobra. Nie wiem, czy chcesz teraz tu dokończyć te questy, ale ja bym ci radził, żebyśmy właśnie poszli do tego. Do Dalaranu. Ja mam tylko tu coś do oddania, tylko nie wiem, na którym piętrze. Chciałbym to... Pod wodą. Pod wodą. Dobra, to tu jest zejście. Jest jeszcze niżej. Tak. Okej. Okay. Już chyba padło, nie? Właśnie padł. Jezu, gdzie to jest to zejście? Czekaj, gdzie ty jesteś? A, ty jesteś piętro wyżej nade mną. Tak, ale to już wiem, gdzie jest, gdzie mogę wpłynąć. Tu przez okienko, nie? No, przez okienko też możesz wpłynąć. Dobra, jest. G, mam. Okej, okay, jest quest. Dobra, to wypływaj. Aha, też mam się przenosić na tą latającą wyspę stąd, tak naprawdę. Tak, na Dalaran.
na pewno. Fioletowy kamyczek. No powinieneś mieć. Dobra, mam, jest spoko, używam. Używasz go i się pojawiasz ten. I 720 to jest max, co może wypaść z tamtego miejsca? To zależnie od twojego poziomu. Dobra, to teraz... Ja tu byłem wcześniej po coś. Tak, byłeś tutaj wcześniej, tu zaczynaj. Skakuj mi na plecy. Okay. I idziemy na wycieczkę krajoznawczą. Okej, okay. Oprowadzę pan Paw. Ogólnie, jeśli chodzi o profesję, to ty, ponieważ nie masz innych postaci na powyżej 100 poziomie, najbardziej chcesz mieć profesję do zbierania rzeczy. Mhm. Żeby albo zarobić, albo sobie dla innych postaci na przyszłość. Tutaj możesz się na przykład uczyć zbierania kwiatków. Są dwie profesje do zbierania. Jest herbalizm i jest mining, do kopania skałek. Dobra. To chyba więc mining mi się bardziej, czy kwiatki? Można mieć dwie profesje. Okej. Okay. Więc... Ale dwie do zbierania, czy dwie ogólnie? Dwie ogólnie. Więc... No to chyba możesz... nie. Możesz kopać i na przykład potem wytwarzać z tego... A nie, jest jeszcze trzecia profesja. Jak ty grasz mąkiem, to w sumie najbardziej by ci się chyba opłaciło, żebyś zbierał skórki i potem... Kuj, zaraz sobie od razu się spytam. Trenerzy, killing. Skinning i leatherworking na 90% będą tuż obok siebie jako rzeczy przydatne, jakoś pokrewne. Dobra, tutaj się uczysz leatherworkingu, a tutaj się uczysz skinningu. Dobra. A skinning... Tutaj, w tym samym budynku. I od razu jak... Chcesz takie rzeczy robić, podejdź tutaj do tego kolesia, do tego krasnala z leatherworking, supply and skinning supplies i kup sobie coś, co się nazywa skinning knife. To kosztuje 82 kopru, więc na pewno cię stać. Aha, skąd wiesz? A skąd wiesz, panie Paw? Bo wiem, ile się pieniędzy dostaje w Legionie. Dobra, czekaj, to mam sobie to jakoś wyekwipować? Nie, to po prostu musisz mieć we ekwipunku. Muszę mieć we ekwipunku, dobra, spoko. Ona mi od razu quest jakiś dała. Tak, oni... Skin deep. Oni będą ci dawać questy na właśnie rozwijanie swoich profesji, które też dają normalnie expa. Super, to czujesz, że to jest coś, co będę chciał sobie właśnie porobić. I teraz chodź, żeby zdobyć swój... oddać swój pierwszy ten Pillar of Creation. No. Idziesz do... wielkiej, jebitnej wieży, która jest na samym środku miasta. Okej. I używasz tego teleportu. O Jezu, zapadłem się przez chwilę pod mapę. Jesteś tu, dobra. I co dalej? Dalej do przodu? Tak, idziesz sobie do przodu tutaj na w dół kawałek do środkowego tego. I będziesz miał podświetlone, że masz gdzieś tam kliknąć na którąś z tych ścianek. Prawdopodobnie tutaj, gdzie ja stoję. Mam wszystkie podświetlone, ale spoko. Nie, chyba nie. Czekaj, bo... który się wyróżnia czymkolwiek. To chyba. To powinno być. A nie, no to to, dobrze. Ma znak zapytania, ale nic tu nie mogę zrobić. Ma znak zapytania i nie możesz zobaczysz, ten? Zobaczysz zaraz tym, nie? Chyba, że na przykład... nie. Mam szary znak zapytania przy tym. Zamknij ekwipunek. Nie wzięliśmy czegoś? Czekaj, nie, bo chcę zobaczyć, jaki masz teraz quest. Tylko przez to, że masz otwarty ekwipunek, to nic nie widzę. Może tylko musisz jeszcze trzeba pokazać się, pochwalić, że nam się udało to zdobyć, albo coś w tym stylu. Nie, po prostu nie zaliczyło, że... Chodź na górę. Chodź za mną. No. Nie zaliczyło, że użyłeś teleporteru. Aha, bo wjechałem ci na plecach. Tak, więc zejdź na dół. Zejdź z teleporteru i wejdź na górę. Dobrze.
No cześć. Dobra, jest faktycznie. No. Quiet, my zrobiliśmy tego Dunga przed chwilą, tylko po prostu Kamilowi nie zaliczyło teleportacji. Dokładnie. Mówię, że on pracował. No, item level 800. Super. Jeden przedmiot dostajesz i w sumie dostajesz cztery takie przedmioty, no bo póki co cztery filary możesz znaleźć. A co z dwoma pozostałymi? Dwa pozostałe najprawdopodobniej są na... Jeden jest w Suramarze, czyli w krainie na 110 level, i jeden jest w The Broken Shore. Okay. Albo na jakimś konkretnym rajdzie. No dobra, to co? To jest fajne miejsce, panie Paw, żeby skończyć dzisiejszego streama. No. Trochę sprogresowaliśmy, sympatycznie było. Czekaj, o, ustawię ładnie kamerkę. I pewnie jutro znowu jakaś tam mała kontynuacja tego, co się dzieje, co? Jak najbardziej jestem za. Jak będziesz miał wolną chwilkę, to ja bardzo chętnie. No ja raczej będę miał, jeszcze jutro jestem w domu, bo w piątek wyjeżdżam. Dobra, to mordeczki na czacie, dziękuję bardzo za uwagę, fajnie, że wpadliście, zapraszam jutro na kontynuację przygód. Materiał prawdopodobnie trafi jeszcze dzisiaj na archiwum streamowe, gdyby ktoś tam chciał zobaczyć wcześniejsze rzeczy albo coś przegapił. No i to tyle, dzisiaj wleciał na kanał Stardew Valley i prawdopodobnie jutro też wleci, a jeśli nie jutro, to pojutrze, także pa 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 pa. Pa 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 pa. Wyjdźmy stąd. Bo nie będziesz widział, gdzie jest portal do twojego klasa Underhallu. O, jak teraz klikniesz M, to gdzieś na mapie będziesz miał w niebieskiej obwódce znaczek swojej klasy. Znaczek Monka. To będzie taki zielony jakby tygrys. Moment. Tu. To się nazywa portal. Gdzie on jest? Monk. A czemu nie ma podanego? Czyżby Monkowi.